jak wygląda sytuacja na froncie, jak walczą żołnierze, jak są wyposażeni, w jakich warunkach się znajdują. Dzisiaj połączę się z polskim ochotnikiem, który trafił do Ukrainy i tam walczy. Za chwilę się połączymy, ale zanim to zrobię, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim patronom, dzięki którym to przedsięwzięcie jest możliwe. Dzisiaj wymienię kilka kolejnych osób. Kati Płachecka, Andrzej Kozłowski, Grzegorz Kloc, Andrzej Ganeja, Łukasz Konieczny. Serdecznie wam dziękuję i wszystkim patronom serdecznie dziękuję. Kto chciałby dołączyć do tej grupy, zapraszam serdecznie na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz już łączymy się z pewnym miejscem w Ukrainie. Z nami jest polski ochotnik, nie mogę go przedstawić z imienia i nazwiska. Witaj serdecznie, dziękuję bardzo, że zgodziłeś się spotkać i porozmawiać. Witam serdecznie. Opowiedz proszę to, co możesz powiedzieć, kim jesteś i jak trafiłeś i w ogóle skąd taki pomysł, żeby pojechać na Ukrainę walczyć. Jestem z Polski, z miasta niedaleko Wrocławia, gdzie się urodziłem. Znalazłem się tutaj prostej przyczyny chęci pomocy i dania czegoś od siebie ludziom na Ukrainie, aby jakoś lepiej, że tak powiem, walka z Rosjanami poszła i żeby się ten konflikt szybciej zakończył. Opowiedz proszę, jak wyglądała twoja droga tam, jak tam trafiłeś? Trafiłem tutaj ze względu na znajomego, którego wcześniej poznałem, który zajmuje się akurat logistyką i pomocą humanitarną na Ukrainie, dość znaną osobą, która zaczęła tutaj robić to na dużą skalę. Mieszkał wcześniej przez wiele lat w Polsce, co dało nam, że tak powiem, gdzieś tam możliwość spotkania się tutaj na miejscu. Pojechałem do Lwowa, tutaj przekazał mnie ludziom odpowiedzialnym za tworzenie legionów międzynarodowych. No i w ten sposób, że tak powiem, wylądowałem w sumie prawie od razu na froncie. Czyli rozumiem, że stamtąd ze Lwowa zostałeś przetransportowany gdzieś na wschód Ukrainy, tak? Tak, najpierw były weryfikowane moje dokumenty, moja tożsamość, wszystkie takie rzeczy, sprawdzana wiedza, a wylądowałem w ośrodku, który został zniszczony, zbombardowany. Zresztą w momencie, kiedy były tam organizowane szkolenia i stamtąd już bezpośrednio zaczęliśmy swoje działania na froncie. Ale czy trafiłeś do tego ośrodka pod Lwowem, który został zbombardowany? To o tym mówisz? Tak. O Jaworze. Aha. I jak można powiedzieć, ty byłeś wtedy, kiedy to bombardowanie tak, się zdarzyło? Tak, byłem na miejscu w momencie, kiedy został ten ośrodek, ta baza zbombardowana. Czy możesz opowiedzieć, jak to wyglądało? Szliśmy spać, wszystko było w porządku, nic się nie działo, cisza, spokój i nad ranem zostaliśmy ostrzelani. Była informacja, że jest to ostrzał samolotowy, potem się okazało, że jest to ostrzał rakietowy, aż w końcu, że tak powiem, doszło do tego, że zostaliśmy wszyscy ewakuowani stamtąd ze względu na to, że było podejrzenie, że Rosjanie użyją piechoty i zostanie ten ośrodek zajęty. Mm-hmm. A czy wiadomo, ile osób tam zginęło wtedy? Czy to, ty to widziałeś? Możesz opisać, jak to wszystko wyglądało? Były ofiary. Nie chcę mówić tutaj o liczbach, bo oficjalnie były podawane różne, ale były ofiary też z naszych legionów międzynarodowych i nie było to mało ludzi. Mm-hmm. Proszę powiedz, czy zaraz stamtąd, gdzie zostaliście przewiezieni? Zaraz stamtąd część ludzi została ewakuowana za granicę polską, wylądowali po polskiej stronie i stamtąd jeszcze raz musieli przejść na stronę ukraińską i wtedy wszyscy byli relokowani. Część osób pojechała dosłownie w różnych kierunkach, bo przyjeżdżały autobusy i zaczęli ludzie być, że tak powiem, w różnych rejonach wywożeni. Ja akurat trafiłem do Lwowa, moi koledzy niektórzy wylądowali po stronie polskiej, niektórzy też pod Lwowem, inni pojechali w głąb Ukrainy.
I byłeś we Lwowie, a z Lwowa pojechałeś dokąd? Ze Lwowa, we Lwowie była reorganizacja, uzupełnienie materiałów, rzeczy, które zostały stracone, no bo akurat moi koledzy niektórzy byli w budynku po jednej stronie, a w drugą stronę budynku trafiła rakieta, niszcząc ten budynek od dachu po piwnicę. Potracili sprzęt, niektórzy dokumenty, jeden Amerykanin musiał być cofnięty za granicę, a tam zrobić sobie od nowa paszport już w Polsce, żeby móc tutaj wrócić, bo jego paszport i rzeczy zostały zniszczone. A możesz jeszcze opowiedzieć, jak wyglądał ten sam moment, takie twoje osobiste doświadczenie tego bombardowania? Co ty odczułeś, co widziałeś? No świat się zmienia w ciągu sekundy. Była cisza, spokój. Dosłownie chwilę po tym, jak uderzył pierwszy pocisk, dopiero został odpalony alarm. I kiedy odpalił się alarm, to już przez chwilę był chaos. Dużo uderzeń, dużo wybuchów, dymu, ognia, zniszczone budynki na zewnątrz, piersi zabici. Ogólnie strach i to, co będzie następne. Co czułeś wtedy? To, że chyba pierwszy raz, odkąd jestem tutaj, w ciągu sekundy ląduję w strefie wojny. I że tak jak sam o tym myślałem, a potem przekazywałem to innym, że to nie jest Call of Duty i tutaj nie ma 7 żyć. Wystarczy, że byłbym w innym budynku albo moi koledzy byliby nie jakby na tym skrzydle budynku, na którym byli. Jeżeli byliby w tym miejscu, gdzie uderzyła rakieta, wszyscy by zginęli na pewno. Czy wtedy, jak duża była ta wasza grupa? Z jakich krajów są ludzie, którzy tam wtedy z tobą byli? Międzynarodówka tutaj, tą, do której ja miałem dostęp, to było ponad 60 osób. To byli głównie Polacy, do tego Amerykanie, Anglicy, Niemcy, Włosi i Kanadyjczycy. A jeżeli chodzi o liczbę dokładną, to nie chciałbym tutaj mówić, no ale to było ponad 200 osób. Okej. Okay. A czy jesteście dowodzeni i trenowani przez Ukraińców, czy przez... To są przedstawiciele armii ukraińskiej? Właśnie jaka jest struktura tego? Tak, my podlegamy bezpośrednio pod armię ukraińską, która jakby podzieliła tutaj swój szereg na kwestie dowództwa i zarządzania legionami międzynarodowymi. Czyli tak naprawdę wszystkie całe dowództwo i wszystkie rzeczy, które przychodzą ze strony ukraińskiej. My sami jako sami nie podejmujemy działań. Wszystkie nasze działania są podejmowane jakby zaplanowane z góry. Czy twoimi dowódcami są Ukraińcy? Tak, moim dowódcą powiększonej jakby sekcji lekkiej piechoty jest Ukrainiec. Ja jestem akurat ze względu na swoje umiejętności i doświadczenie zastępcą dowódcy sekcji. Aha. A jak oceniasz jakość, organizację, przygotowanie, kompetencje ukraińskich dowódców i tego, jak to jest zorganizowane? No jest to... Różni się od tego, co podają masowe media w Polsce. Zresztą cały obraz tego, co tutaj się dzieje, jest podawany. Ja podejrzewam i wiem dlaczego, ale jeżeli chodzi o takie kwestie nasze, to nie mogę powiedzieć, jest to wszystko zorganizowane w dobry sposób, ze względu na to, że tutaj bardzo dużo poszło różnego rodzaju szkolenia i rzeczy, które przyszły z zagranicy. Ale jak powiedziałeś, że to się różni od tego, co jest opisywane, to powiedz proszę, co masz na myśli? No, że obraz jest taki troszeczkę, nie chciałbym tu jakby burzyć tego obrazu, ale to tak jak zawsze w każdym gdzieś tam konflikcie są dobrzy i źli i zawsze ci dobrzy są pokazywani w taki sposób, no nawet jeżeli chodzi o straty czy o pewne kwestie. Mówi się tylko o jednych jakby stratach i pewne kwestie są poruszane po jednej stronie, a znowu w drugiej nie do końca, co rozumiem, czemu ma jakby służyć. No ale zawsze ta prawda jest taka, że no, trzeba mieć zawsze otwarty rozum do tego, żeby zobaczyć, że niekoniecznie wojna jest jedno tylko w jednym kierunku i tylko po jednej stronie są straty i po jednej stronie wszystko jest okej, a po drugiej jest tylko źle. Rozumiem, że chcesz powiedzieć, że duże straty są też po stronie ukraińskiej. A gdybyś jeszcze mógł odpowiedzieć na to pytanie dotyczące tego, jak ty oceniasz
organizację, jakość dowodzenia i jakość przeprowadzenia akcji, w której widzisz albo w której to bierzesz udział? Większość rzeczy jest na plus ze względu na to, że informacje, które dostajemy, są bardzo dobrze przygotowane i bardzo dużo rzeczy wiemy. Wiem jakby skąd to się bierze, nie chciałbym może tutaj o tym konkretnie mówić. Tam, gdzie ja byłem i tam, gdzie ja się poruszam, to nie mam zastrzeżeń do organizacji. Wiem, że w różnych rejonach jest to różnie zrobione, i bo mam kontakt od czasu do czasu z chłopakami, którzy gdzieś tam ode mnie są i wygląda to różnie, ale przeważnie jest to, jest okej. Okay. A czy jak wygląda zaopatrzenie? Po pierwsze, czy nie macie problemów z jedzeniem, z warunkami, w których żyjecie, i jak wygląda sprawa sprzętu, amunicji? Czy brakuje tego, czy te dostawy są wystarczające? Z dostawami jest różnie. Tak naprawdę dostawy są robione tak, jak pozwoli na to przeciwnik. Nie mogę narzekać, żeby warunki były złe. Zresztą warunki są takie, jakie są. No, nie przyjechał tutaj nikt na wakacje, więc nie ma możliwości zgłaszania ani płakania odnośnie warunków tego, że raz śpisz w lesie, a raz śpisz w opuszczonym budynku, a raz jesteśmy zupełnie w zorganizowanym ośrodku typu szkoła, czy jakiś inny kościół, czy pomieszczenia. Przeważnie nikt nie może narzekać na to, żeby miał jakieś braki. Braki są zazwyczaj uzupełniane od razu. A to opowiedz proszę o tej drodze, bo rozumiem, zatrzymaliśmy się w tej twojej opowieści na Lwowie. I ze Lwowa dokąd cię przewieziono? W Lwowie miałem spotkanie z attaché, z którym załatwiałem i jakby brałem informacje dla reszty chłopaków, którzy jeszcze gdzieś tam dojeżdżali z różnych stron. Tam jest wtedy weryfikacja, dość mocna weryfikacja przez służby, które sprawdzają, z kim mają do czynienia i tak naprawdę co za nim stoi, czy skąd on się wziął, czy to zorganizowana grupa, czy niezorganizowana, skąd miał informacje. Bo na początku było to dość utrudnione ze względu na to, że telefony do ambasady po jakiekolwiek informacje kończyły się, że tak powiem, nie takimi informacjami, głównie bardzo, bardzo suchymi, krótkimi, i każda ambasada zapraszała do siebie, nikt nie chciał jakichś informacji udzielać większych. Teraz wiem, że jest to zupełnie już inaczej zorganizowane. Podpisuje się później kontrakt, jakby i wszystkie dokumenty w tym, aby zostać wcielonym do Legionów, i od tego momentu jest to podzielone później, zresztą tak jak wszędzie, na bataliony, i te bataliony są później dowodzone już bezpośrednio ze szczebla wyższego, a to wszystko jest później podzielone na jakby kompanie i sekcje, które działają już w polu. I rozumiem, że te wszystkie formalności zdarzyły się we Lwowie, i potem co było dalej? Gdzie pojechałeś później? Później tak naprawdę jeszcze przed Jaworem, bo ja prowadziłem ze względu na swoje umiejętności zajęcia i szkolenia, i weryfikowałem pewne osoby, które gdzieś przyjeżdżały ze względu też na znajomość języka angielskiego, więc moja droga była jakby zupełnie inna niż niektórych moich kolegów. Ale w większości, kiedy już jest, że tak powiem, zrobiony papierologii całej, jest sprawdzane jeszcze wyposażenie, doposaża się, że tak powiem, chłopaków, i wtedy, kiedy już są podzieleni, lądują w różnych miejscach, skąd są robione, że tak powiem, już później wypady dłuższe, bliższe, w tereny, gdzie trzeba już zająć się konkretnie robotą. A gdzie pojechałeś ze Lwowa i jak wyglądał ten transport? Pierwszym moim miejscem, gdzie jakby prowadziliśmy nasze działania, to były jeszcze 4 tygodnie temu ponad, to była okolica Kijowa, i tam głównie zajmowałem się, i to różnymi rzeczami, od ewakuacji cywili, których przerzucaliśmy korytarzami, po dostawy, po objęcie jakichś blokpostów, po bezpośrednie akcje, które miały na celu wykonanie różnych zadań. I rozumiem, że tam, czy ty byłeś w tym momencie, w tym czasie, kiedy
Kijów został, czy okolice Kijowa były wyzwalane? Tak. Akurat mieliśmy, że tak powiem, powrót po uzupełnienie pewnych elementów i po zabranie niektórego sprzętu w stronę Charkowa. Ale byłem w momencie, kiedy była ta zmiana, jakby kiedy Rosjanie się wycofywali i jakby pewne elementy wracały już pod kontrolę Ukrainy. Czy możesz opowiedzieć, co widziałeś, jak wyglądały, czy byłeś w tych miejscach, w których wcześniej byli Rosjanie, czy możesz potwierdzić też te straszne doniesienia, które docierają do nas? Jeżeli chodzi o kwestie, pewnie głównie chodzi ci o Buczę. Nie byłem w samej Buczy, byłem w okolicach, byłem w podobnych miejscach, bo Bucza jest jakby takim pierwszym i głównym tematem, ale tych miejsc jest o wiele więcej. Znam relacje naszych chłopaków, którzy byli w Buczy, dla których się to skończyło straszną traumą. I znam osobiście takich, którzy niestety, ale wrócili do domów ze względu na rzeczy, które widzieli. Sama wojna nie dotknęła ich tak, jak dotknęło ich to, co zobaczyli tam. Czy możesz opowiedzieć o tym oczywiście, o czym możesz i chcesz opowiedzieć, bo to ważne, żeby dać świadectwo. Miejsca, które widziałem, to miejsca są, do których nikt nigdy z normalnych ludzi nie chciałby pójść, ani nie chciałby widzieć rzeczy, które są, bo jeżeli chodzi o katastrofę humanitarną i która dotyka cywili, jest straszna. Ja dla mnie, dla osoby, która bierze udział gdzieś w bezpośredniej akcji, jest to zrozumiałe. Spotyka się dwóch żołnierzy i po prostu walczą. Ale to, co spotyka tutaj ludność cywilną, no jest straszne. Jeżeli matka uczy, obcina włosy małej dziewczynce, uczy ją nowego imienia chłopięcego i jest dziecko traktowane, dziewczynka jako chłopak, tylko po to, żeby zapewnić jej jeszcze większe bezpieczeństwo, no to pokazuje to skalę zła, które tutaj jest. Jak wyglądały te miejsca, do których trafiałeś? Opisz proszę, jeśli możesz. No, większość z nich wygląda tak jak w telewizji, ale zapach i ta cała negatywna energia, która jest po prostu o wiele większa niż to, co widzą niektórzy oglądając telewizor. Zniszczenia, które nie wiem, czy kiedykolwiek da się odbudować, bo to są całe mniejsze miejscowości, miasta, wsie, po prostu rozwalone od początku do samego końca. Tam, gdzie dało się cokolwiek zrabować albo zniszczyć wychodząc, to zostało to zrobione, łącznie z tym, że wycofujący się Rosjanie pozostawiali jeszcze różnego rodzaju pułapki, niepułapki, gdzie jest wiadomo, że pierwsi ludzie, którzy tam dotrą, to nie będą koniecznie żołnierze wroga, ale zwykli cywile, którzy powracają gdzieś tam do swojego miejsca zamieszkania i nagle nadzieją się na pozostawione pułapki, które jakby odkryją oni sami na sobie. Czy rozmawiałeś z tymi ludźmi, którzy tam przeżyli albo którzy wrócili? Rozmawiałem z panem, który jakby jego część rodziny jest Polska. 10 dni spędził w piwnicy, a potem w ruinach jakby sąsiadów, to chyba było jakieś takie zaplecze gospodarcze. Był w strasznym stanie i myślę, że to, co go spotkało, to, co słyszał głównie, ukrywając się tam, co się działo na zewnątrz, no zostanie z nim na zawsze i myślę, że to już nie będzie ten sam człowiek, który był wcześniej. Opowieści jego o tych krzykach, o tym, co się stało, o tym, jak wrzucili granat, który o mało go nie zabił i to wszystko, co jakby działo się wokół tego, no tragedia. To są rzeczy, które nawet ciężko jest poopowiadać, bo no, nikt chyba z nas nie był przygotowany na aż takie rzeczy. Dla mnie ten konflikt wydawał się, że będzie troszeczkę inny.
Ci ludzie opowiadali ci o tym, jak zachowywali się Rosjanie? Co oni tak, konkretnie robili? Ogólnie jest tutaj większość ludzi, których spotkałem, wydawało się, że Rosjanie będą troszeczkę inaczej nastawieni do nich. Nie aż z taką nienawiścią podchodzić i z takim bestwialstwem, bo po prostu nie można to inaczej nazwać. No to do których rzeczy niektórych się tutaj dopuszczają rosyjscy żołnierze, oczywiście nie wszyscy i nie zawsze, ale w większości no jest to straszne. No. Naprawdę wydawało mi się z opowieści dziadka, który walczył do 39 roku, do 45 łącznie z miejscem, w którym spędził kilka lat, czyli z Auschwitz, no nie wiedziałem, że nigdy w roku 2022 cofniemy się do takich zachowań. Kiedy człowiek drugiego człowieka będzie traktował jako po prostu coś najgorszego, coś, co nie ma żadnej ceny, niczego. A co oni konkretnie robili? Znęcają się. Głównym tematem jest po prostu znęcanie się. Jest znęcanie się, czego nie jestem w stanie zrozumieć, bo pojmani żołnierze tutaj rosyjscy mogą w większości, nie mogą narzekać na zachowanie ukraińskich żołnierzy. Idą do niewoli i zostają, że tak powiem, wycofani na tył, lądują w miejscach, gdzie, że tak powiem, są przetrzymywani i nikt, przynajmniej przy mnie, nie widziałem rzeczy, które by się działy takie, jakie dzieją się tutaj z cywilami, którzy, jeżeli chodzi o młodych mężczyzn, zostają zabici albo okaleczeni, kobiety są traktowane, jak są traktowane, cały dobytek, który gdzieś tam jest, da się ukraść, zostaje skradziony i w ogóle to jest straszne. Jak sobie z tym dajesz radę? To podejrzewam wszystko, że jeszcze wyjdzie i to jest też rzecz, o której człowiek w pewnym momencie myśli. Ja mam też o tyle dobrze, że zjeżdżam od czasu do czasu z pewnych miejsc ze względu na inne działania, które muszę tutaj podejmować. I do niedawna wydawało mi się, że mam taki pstryczek, że przełączam się ze świata normalnego na świat zupełnie inny. Nie wiem, jak długo jeszcze to wszystko zostanie tak zamykane, szufladkowane w głowie na zasadzie jestem tutaj, jest tak, jestem gdzie indziej, jest gdzie indziej, bo już się łapię czasem na tym, że będąc w innym miejscu, gdzie wśród cywili ktoś jakby rozmawia takim stricte w dialekcie rosyjskim, już to powoduje gdzieś w podniesienie ciśnienia, chwilę niepokoju. No są takie już rzeczy, które gdzieś tam zostają. Jaki jest nastrój wśród twoich kolegów, żołnierzy? Jaki jest poziom morale? Czy to jest, no bo rozumiem, z jednej strony widzicie te straszne rzeczy, o których mówisz, po których trudno się pewnie podnieść, tak? A trzeba, rozumiem, walczyć, działać dalej. Jak oceniasz stan, morale, motywację i tych żołnierzy, no tych, z którymi ty jesteś, z którymi walczysz i w ogóle tych, o których słyszysz, Ukraińców? No morale tutaj są duże, bardzo duże, ze względu na to, że jedną z największych elementów jest to, że walczą u siebie. To jest najechany ich kraj. Ja sobie jakby nie jestem w stanie wyobrazić tego, co przeżywał dziadek, myśląc o tym, jak walczył w 39 roku, kiedy Niemcy najechali Polskę. Ale tak jak patrząc na to, to im więcej takich rzeczy jak Bucza wychodzi, tym bardziej współczuję Rosjanom, bo myślę, że nikt nie jest w stanie pomyśleć o tym, że oni będą tak samo traktowani przez dłuższy czas. I to też będzie miało wpływ. I nie chciałbym tu oczywiście w jakiś sposób, nie wiem jak to powiedzieć, akceptować kwestii zachowania, które może mieć miejsce, ale podejrzewam, że też wywoła gdzieś negatywne zachowanie w stosunku do rosyjskich żołnierzy. Że to będzie na zasadzie jedni nakręcą drugich. Czy jeszcze chciałem zapytać o jedną szczegóły, bo pojawiały się takie informacje o jeżdżących przenośnych krematoriach, którzy
Rosjanie mieli, wojska rosyjskie miały przewozić. Czy słyszałeś o czymś takim? Czy możesz potwierdzić, że takie... Widziałem w jednym zniszczonym konwoju samochody, które ciężko było dopasować do jakiegoś innego wyposażenia. Ukraińscy żołnierze, pokazując je, mówili o tym, że właśnie to są takie elementy wyposażenia, które się pojawia z rosyjskimi żołnierzami. Po to, aby ukrywać straty, które są robione i do innych celów. Nawet było mówione o tym, że może być to później wykorzystane do jakby próby gdzieś zatuszowania pewnych rzeczy, które się dzieją, jeżeli chodzi o cywili. A czy to służy i do tego, żeby tam palić zwłoki cywili i również ukrywać własne straty? Oni również tam palą własne zwłoki własnych żołnierzy? Z tego co słyszałem i co było nam jakby tłumaczone a propos tych pojazdów, jest to, że tak powiem, robione po ukrywanie swoich strat. Widziałem te zdjęcia, które nam pokazywali żołnierze ukraińscy o masowych, dużych cmentarzach za granicą już Ukrainy, a Rosji, które są nowe, które pojawiły się tam po 2014 roku. No i informacje, które oni nam mówili, że po prostu Rosjanie jakby wciskają rodzinom i innym ludziom, że gdzieś ktoś uciekł, ktoś został dezerterem, ktoś został tam w jakimś miejscu, ktoś zginął na ćwiczeniach, że mało kiedy ta rodzina wie po prostu, co się z tym danym człowiekiem stało. Czy jesteś w stanie ocenić, przechodząc do takiej części wojskowej, militarnej, jakość armii rosyjskiej, tego jak oni są wyposażeni, zorganizowani, w jaki sposób walczą? Czy widzisz różnicę między jedną a drugą stroną? Na początku była dość duża różnica i było ją widać, ale ta różnica gdzieś jest zacierana, bo jakby rosyjskie wojsko dzieli się w niektórych miejscach na jakby A i B. Są oddziały, które są bardzo słabo wyposażone, które są słabo dowodzone i gdzieś jest tam, widać te bardzo duże braki, ale są też działania, które są zorganizowane, bardzo dobre i z dobrym sprzętem, więc tutaj ciężko jest wszędzie porobić pewne rzeczy, żeby to ocenić. No, nie wszędzie jestem, nie wszystko widzę, ale widzę też to, na co chyba nie wszyscy zwrócili uwagę, że pomimo dużych strat i tak dalej, gdzieś ci Rosjanie w niektórych elementach poszli do przodu, no i gdzieś złapali tą inicjatywę i oprócz tego, że może nie poruszają się w sposób jakby sobie zaplanowani czy coś, ale też zadają straty, też przejmują gdzieś obszary i myślę, że po tym doświadczeniu, które teraz ich spotkało, gdzie chyba nie do końca byli przygotowani na to, że jest tutaj tak duże zaplecze zagraniczne, jeżeli chodzi o sprzęt, wywiad, informacje i też ta wojna teraz się potoczy inaczej. Mhm. A jak mówisz o tym pierwszym, że na początku ta różnica była duża, to miałeś na myśli co, że wojska ukraińskie były lepiej zorganizowane i wyposażone, czy odwrotnie? Lepiej zorganizowane, na pewno w lepiej wyposażone w wiedzę wywiadowczą, a po tamtej stronie wydaje mi się, że ci ludzie, którzy ruszyli w pierwszych jakby falach zaraz ze strony białoruskiej szczególnie, którzy gdzieś byli tam na ćwiczeniach, większość ich poborowych, nie była gotowa na to, co ich tutaj spotka, łącznie z tym, że chyba byli nastawieni, że to będzie zupełnie inaczej wyglądać. Na zasadzie witamy was, fajnie, że jesteście. A miałeś jakiś bezpośredni kontakt z żołnierzami rosyjskimi, czy to z tymi pojmanymi, czy gdzieś byliście w bardzo bliskim kontakcie? Miałem. Widziałem żołnierzy, którzy byli, że tak powiem, pojmani. Możesz opowiedzieć o tym, co oni mówili, jak się zachowywali, czy... Większość z nich jest w szoku, większość z nich, że tak powiem, sprzedaje informacje o tym, że oni nie chcieli tutaj być, nie wiedzą gdzie są. Wydaje mi się, że jest to część może być prawdą, część jest po prostu już wyuczonym tematem tego budowania legendy na wypadek sytuacji, która się może zdarzyć. Chociaż też widziałem
żołnierzy, którzy się po prostu nie chcieli jakby walki kontynuować i sami się poddawali bez jakiejś większej przyczyny. Byli zaopatrzeni, byli po prostu woleli się poddać. Czy oni często udzielają, znaczy godzą się na współpracę i udzielają informacji takich no, wywiadowczych o swoim wojsku, nie wyposażeniu? Nie wiem tego ze względu na to, że nie jesteśmy do tego dopuszczani. Większość to są chwilowe takie elementy, gdzie gdzieś mamy z nim styczność. Potem głównie przechodzą weryfikacje i są zabierani przez służby specjalne, więc my już w tym nie uczestniczymy. Na tym poziomie, na którym przynajmniej jest. A jak oni są traktowani? No bo rozumiem, że złość, nienawiść na pewno rośnie też po stronie ukraińskiej czy waszych oddziałów. Czy ci, którzy łapią tych ludzi, są w stanie powstrzymać się i czy dochodzi też do jakichś aktów no, takich, jakich nie powinno dochodzić wobec jeńców? Nie, w większości tam, gdzie byłem, to akurat nie mógłbym nic powiedzieć na temat zachowania złego. Słyszałem gdzieś o jakichś rzeczach, które się gdzieś działy, że ktoś nie wytrzymał ciśnienia albo gdzieś potraktował źle Rosjanina, ale żeby doszło do takich rzeczy, jak oni się dopuszczają jakby na osobach, które są cywilami czy pojmanymi żołnierzami ukraińskimi, to nie. Raczej tutaj jest kwestia po prostu zachowania ich praw do tego, żeby być godnie, że tak powiem, traktowany wedle prawa międzynarodowego. Zresztą to jest bardzo dużo ludzi z międzynarodówki, obserwatorów różnego rodzaju, więc podejrzewam, że żaden Ukrainiec sobie nie pozwoli na to, żeby w jakiś sposób dać jakiś taki powód do tego, żeby gdzieś Rosjanie mogli mówić o tym, że o, Ukraińcy się tutaj, czy międzynarodówka na Ukrainie źle się zachowuje. Każdy z nas wie, jakie są prawa ludzi, którzy są pojmani, zatrzymani jako żołnierze, więc nie ma takiego, przynajmniej gdzieś tu koło nas nie było takich elementów. Jak teraz to się zmieni? Myślę, że na pewno się zmieni. Każdy powinien mieć do czynienia z tym, że i mieć tą myśl w głowie, że się zmieni. No bo wyobraź sobie teraz, jaka by była sytuacja, jakbyś ty służył w wojsku, a nagle byłaby akcja, że słyszysz o tym, że dwie miejscowości obok ciebie Rosjanie zgwałcili, a potem zabili większość kobiet. Niektóre mogłeś znać gdzieś tam, albo po prostu jesteś Ukraińcem i taka informacja przychodzi. Nie znam nikogo, kto jakby był w stanie powstrzymać się od złości. No ja osobiście gdzieś tam uważam, że to się na pewno zmieni. Trudno sobie to wyobrazić. Ale rozumiem, że z tego, co ty widzisz do tej pory, ludzie dają sobie mimo wszystko, mimo tej dramatycznej sytuacji, mimo tych olbrzymich emocji w 100% zrozumiałych, że oni dają sobie z tym radę, że umieją nad sobą panować. Wiesz, ja tutaj mówię ci konkretnie o kwestiach, które ja gdzieś spotykam i widzę. Ja nie tak, mogę pytam powiedzieć, o twoje doświadczenia. Że tak wszędzie jest. Na pewno tutaj u nas jest w większości tak, że gdzieś my też nakręcamy ich w tą stronę i oni nas, że po prostu takie rzeczy się dzieją, ale my sobie na to nie możemy pozwolić. Ja sobie nie wyobrażam, żeby doszło do takich rzeczy gdzieś wśród naszych chłopaków. Raz, żebym do tego nie dopuścił, dwa, na pewno bym tego nie zostawił. I to mówię z pełną odpowiedzialnością na to, że ktoś może źle o mnie myśleć czy powiedzieć. No, każdy z nas tutaj będący żołnierzem ma swój kręgosłup i odpowiedzialność. Nie wyobrażam sobie, żeby przy mnie ktoś źle traktował jeńca. W sposób taki, który nie jest godny, że tak powiem, noszenia munduru. Byłeś pod Kijowem, opowiedziałeś o tym, co widziałeś wokół Kijowa. Rozumiem, że teraz jesteś w innej części Ukrainy. Tak. Czy możesz powiedzieć, gdzie jesteś? I w tej części, w której jestem, bo walki cały czas się prowadzą i intensyfikacja ich jest coraz większa. W większości tu niedaleko nas wszystko jest zniszczone albo będzie zniszczone.
plus to, że teraz już ta wojna wygląda zupełnie inaczej, bo Rosjanie w Charkowie nawet nie wiem, czy w kwestii złości, czy czegokolwiek innego byli w stanie bombardować cmentarz, albo konkretnie już elementy struktury cywilnej. To już wychodzi poza granicę zrozumienia, że można zamienić miasto Mariupol, które nie było może miejscem stricte strategicznym dla nich, jeżeli chodzi o wojskowe, oprócz tego, że to miejsce stało na drodze, którą oni chcieli przejąć całkowicie, ale można było to odizolować i prowadzić tam działania zupełnie inaczej, a zostało po prostu rozwalone doszczętnie, bo tam myślę, że w 80-90% to miasto już nie istnieje. Czy ty jesteś gdzieś w okolicach Charkowa, w tamtym rejonie? Czy... Tak, tak. Mhm. A opowiedz proszę, bo rozumiem, że też bierzesz udział, czy brałeś udział w działaniach stricte bojowych. Tak. Czy możesz opowiedzieć o tym, jak to wyglądało? I rozumiem, że byłeś w kontakcie z żołnierzami bojowym przeciwnika, wroga. Tak, akurat nasze zadania były głównie polegały na tym, aby, że tak powiem, przejąć dany obszar lub doprowadzić do wciągnięcia wroga w zasadzkę, gdzie został po prostu niszczony, lub zakłócać jego dostawy sprzętu i dostaw sprzętu dalej, gdzieś drogami, które tutaj do mnie daleko nas. Mamy wypady dłuższe, bliższe i niektóre z nich są po to, aby pozbawić możliwości wroga dostaw i wtedy są przygotowywane uderzenia stricte punktowe w te konwoje, które mają dostarczyć albo sprzęt, albo ludzi w miejsca, gdzie będą prowadzone działania. Czy możesz opowiedzieć o jakiejś takiej akcji, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, jak ona wygląda? Co ty widziałeś, co ty robiłeś, co odczuwałeś wtedy? Największa rzecz, która na pewno ze mną zostanie, to sytuacja zasadzki, gdzie zasadka kończy się praktycznie w mniej niż minutę. Jest zrobiona, dopracowana w taki sposób, że 22 żołnierzy rosyjskich ginie w czasie mniejszym niż minuta. Tak, a was tak było wygląda ilu? Konflikt w miejscach, gdzie jest to teren zurbanizowany i przeciwnik porusza się w sposób daleko idący od zachowania porządnego wojskowego, gdzie pewne rzeczy są robione zupełnie inaczej niż tu czasem. To znaczy, rozumiem, że oni byli kompletnie do tego nieprzygotowani, do waszego ataku. Tak. Oni po prostu nie wpadli w miejsce, gdzie było jasne, że nikt stamtąd nie wyjdzie i zostaną po prostu pokonani w chwilkę. I tutaj wiele elementów, których gdzieś kiedyś uczyłem się z wojskowości, wyszło naprawdę jak wygląda i to zrobiło wrażenie. A was jak wielu było? Dwie powiększone sekcje, ponad 40 osób. Mhm. I trudno mi zadać to pytanie, jeśli nie chcesz, to nie odpowiadaj, ale zawsze sam sobie zadawałem pytanie, co bym czuł, jakbym się zachował w sytuacji, w której jest wróg i trzeba do niego, i to jest żywy człowiek, ale to jest żywy człowiek i trzeba do niego strzelać. Rozumiem, że byłeś w takiej sytuacji, masz takie doświadczenie. Jeśli nie chcesz, to nie odpowiadaj, ale jeśli możesz się podzielić tym, bo wiesz, że musisz to zrobić i że trzeba to zrobić. Są rzeczy, które zostaną z każdym z nas na zawsze. Są rzeczy, kiedy zaczną wychodzić demony z szafy i wraca się do pewnych chwil i momentów. I uważam, pomimo tego, że zanim tu wylądowałem, byłem już w sytuacjach użycia broni palnej w stosunku do osób. Nigdy nikomu tego nie zazdrościłem i uważam, że jest to najgorszą rzeczą, którą można zrobić. I są to rzeczy nieodwracalne. Dzięki za to, co powiedziałeś.
Jak ta wojna... Jak ta wojna się teraz zmienia, bo ona przechodzi w inną fazę. Sam o tym powiedziałeś, też takie informacje tutaj dochodzą. Na ile ty oceniasz sprawność strony ukraińskiej, waszej, naszej? I jak oceniasz szansę na dalszy przebieg, na pozytywny dalszy przebieg tej wojny w najbliższych dniach, tygodniach? Co się może zdarzyć i co się dzieje w tej chwili? No widzisz, tu powiedziałeś rzecz, która jest bardzo ważna. To jest też nasza wojna. Ja uważam, bo dużo gdzieś ludzi zapytało mnie, dlaczego to robię, co jest moją motywacją. Ja uważam, że im więcej tutaj będzie poniesionych strat rosyjskich, im bardziej pokażemy solidarność w całej Europie z konfliktem, który jest tutaj, tym mamy większą pewność, że jesteśmy bardziej bezpieczni niż do tej pory. A jeżeli chodzi o zmianę w nastawieniu i w kwestii tego konfliktu, na pewno się zmienia, bo Rosjanie już zauważyli, jak ten konflikt wygląda, że jest to zupełnie inny konflikt. Zresztą każdy, myślę, że widzi, że jest to zupełnie inny konflikt niż te, które były prowadzone do tej pory na świecie, który bardzo dużo uczy kwestii wojskowości w miejscach, gdzie jest dużo cywili, gdzie wojna toczy się o miasta, miasteczka, a nie na otwartej gdzieś przestrzeni. I na pewno Rosjanie do tego już teraz widać po ich ruchach i działaniu, że podchodzą zupełnie inaczej niż na początku i ten konflikt na pewno będzie trwał. Bo na pewno nie odpuści strona ukraińska i myślę, że Rosjanie już za daleko zaszli do tego, żeby odpuścić, że Putin sobie na to nie pozwoli, bo to będzie plama na jego honorze. I skoro coraz więcej jest też branego tu wyposażenia odnośnie użycia broni chemicznej, to też ludzie tutaj mówią o tym, że zdają sobie sprawę z tego, co, jak daleko jeszcze Putin może się posunąć ze swoim działaniem. Czy to będzie teraz taka wojna, gdzie będzie się ten front gdzieś powoli posuwał, czy to będzie zniszczenie i już nie będzie patrzył na kwestię to, czy niszczy i w jaki sposób, czy też sięgnięcie po środki, które są środkami, już nie mówiąc o zabronione, ale no, o których ludzie sobie nie myślą, że na przykład zostanie użyta broń chemiczna. Ale czy to znaczy, że ty oceniasz szansę na zakończenie tej wojny z sukcesem? I czy na większe, mniejsze, wiadomo, że będzie więcej ofiar. Co do tego nie ma chyba wątpliwości, ale czy ty uważasz i ludzie, z którymi ty się spotykasz, rozmawiasz, dowódcy, wierzą w to, że jest możliwe całkowite pokonanie wojsk rosyjskich i wypchnięcie jej poza tereny, które zajęli w 2014 roku? Nie, w to nikt nie wierzy. Myślę, że ten konflikt, czy chcemy, czy nie chcemy, zakończy się gdzieś po środku i na pewno część terytorium Ukrainy zostanie stracona. W większym wydaniu lub mniejszym, ale tak będzie. Ze względu na to, że tam w niektórych już rejonach są przesiedleni ludzie z Rosji i przez tyle lat gdzieś propaganda wybudowała już taki przeciw Ukrainie, a myślenie prorosyjskie, i zostanie po prostu to zrobione w taki sposób, że nawet jeżeli wojna stricte taka, która teraz jest, się zakończy i przejdziemy do takiego działania jak na początku na Donbasie, gdzie to też była wojna, tylko ludzie sobie mniej zdawali sprawę z tego gdzieś tu u nas w Europie, to Ukraina straci. A co Ukraińcy, czy Ukraińcy wierzą w sukces i jakby co dla nich będzie sukcesem? Czy tam jest jeszcze taki nastrój, tak walczymy, żeby pokonać Putina? Może nie aż tak bardzo jak ja powiedziałem, ale... Wiesz, tu jest podział. Im bardziej ktoś jest światowy, europejski,
przebywał na zachodzie i to zdaję sobie sprawę, że nie wszystko jest takie, jakie niektórzy tutaj widzą. Niektórzy mówią o tym, że wszyscy Rosjanie zostaną zabici i po prostu wielkie zwycięstwo. Inni, którzy już gdzieś widzieli kwestię Donbasu i tego, co było wcześniej, wiedzą o tym, że to nie jest wszystko takie łatwe. Dużo ludzi już tu mówi o tym, że no teraz jest lepiej, bo jest z nami Zachód, ale są też ludzie, którzy mówią, no okej, jest z nami Zachód, ale nadal nie jesteśmy w Unii Europejskiej i jeszcze na pewno długo nie będziemy ze względu na to, co się dzieje. Droga do NATO jest też daleka, a to wszystko jest po to, żeby dać im jakby większe szanse. I te zdania są podzielone. W zależności, mówię, od kogo się spotkasz, czy to jest zwykły człowiek, który mieszkał gdzieś tutaj na wschodzie Ukrainy i był rolnikiem, a jest to człowiek, który gdzieś miał styczność, mieszkał w Polsce, widział pewne zmiany, widział to odrobinkę z zewnątrz, albo ktoś, kto ma doświadczenie i jakby miał szansę wcześniej widzieć tego, jak niektórzy chłopaki z międzynarodówki, którzy gdzieś to śledzą, nawet ze Stanów Zjednoczonych, którzy mówią, że to wszystko wygląda troszeczkę inaczej tu i nie do końca jest to takie proste, jakby podawała telewizja czy gazety, że pójdzie w jedną stronę albo w drugą. Chyba nikt do końca tutaj nie wie tego, w którą jeszcze stronę ten konflikt pójdzie. Mm-hmm. A czy te dostawy sprzętu, o których słyszymy, nie wiem, na ile masz dostęp do informacji, no rozumiem, że masz internet, no to wiesz, co, o czym mówią media, czy również ten ciężki sprzęt, którego wiesz, brakowało na początku. Pomimo tego, że mamy tutaj od czasu do czasu internet i to, nikt się nie skupia na tych wiadomościach. Tu po większości ten internet jest potrzebny do kontaktu gdzieś z rodziną lub pójścia gdzieś głową zupełnie w innym kierunku, niż do tego, żeby jakby sprawdzać wiadomości, bo tak naprawdę to co z tego, że wejdę sobie na gdzieś na jakiś portal, chyba że jest to lokalny z mojego miasta, ale tak to nikt tego nie przegląda ze względu na to, że jakby nie jest to nam potrzebne tutaj. Jasne. Ja sam się na tym złapałem, że pomimo tego, że jesteśmy tu, jedną z takich rozrywek niedawno było coś, co jest w ogóle abstrakcją, film Demony Wojny. Jakby mało było tego tutaj, po prostu takie coś. To. Ale zapytam cię o to, czy ty widzisz ten ciężki sprzęt, który dostarcza Zachód? Nie, jeżeli chodzi o sprzęt, to my tutaj widzimy sprzęt głównie, który jest dostosowany do naszych działań, czyli do działań lekkiej piechoty. Ten sprzęt widzimy i jest go tutaj sporo. Widziałem sprzęt, który gdzieś był przerzucany, jeżeli chodzi o ciężki sprzęt, transportery, takie rzeczy. I nie mamy też wiedzy, gdzie ten sprzęt będzie szedł, ale podejrzewam, że to jest właśnie nasz tu kierunek Mariupola i Donbasu. To są dzisiaj takie kluczowe miejsca, głównie zapalne. Mhm. Co widziałeś takiego budującego tam? Co widziałeś takiego pozytywnego? Czy widziałeś w ogóle takie rzeczy? Czy odczuwasz takie rzeczy, które cię budują? Pierwszą rzeczą, która była budująca dla mnie i która też zresztą jakby zrobiła na mnie mega wrażenie, to międzynarodówka, tak? Że ktoś zostawia wszystko w Kanadzie i przyjeżdża tutaj jako medyk. Albo spotkanie na granicy chłopaka, który z Przemyśla do Medyki szedł z buta po to, żeby się dostać na Ukrainę tylko z plecakiem, a wcześniej pokonał pół Polski, bo wraca do swojego kraju, aby walczyć. Lub zwykła rzecz to, że ludzie wracają do miejsc, które są więcej lub mniej zniszczone, z kwestii myśląc już o tym, że gdzieś się front przesunął, że już powoli może to idzie do jakby końca, nie zdając sobie świadomości tak naprawdę, że ten wróg się przesunął tylko odrobinkę, może większą, czasem mniejszą, ale to są takie rzeczy, że ludzie gdzieś myślą pozytywnie i może jak wszyscy będziemy tak myśleć i zostanie gdzieś to, że wokół każdego z nas będzie trochę pozytywnego myślenia, to każdy siebie nakręci i będzie tego trochę więcej. Ale są tutaj miejsca i chwile, kiedy naprawdę ciężko myśleć pozytywnie.
Jak was przyjmują miejscowi, jak was traktują ci Ukraińcy, z którymi rozmawiacie? Nie, no bardzo dobrze. No, w większości każdy nam tu dziękuje, że jesteśmy, bo prawda jest taka, że nie musimy, a jesteśmy. Różnica między nami a Ukraińcami jest taka, że oni w większości tutaj są, bo muszą, bo jest to ich kraj. U nas jest troszeczkę inaczej, chociaż też ja każdemu zawsze mówię, że to jest też nasza wojna, że nie może być tak, że kogoś się zostawi słabszego, bo to jest nie w porządku. Poza tym, przy tym wszystkim, co teraz wychodzi, w jaki sposób się zachowują Rosjanie, to wydaje mi się, że wszyscy powinni zostać za to ukarani. Czego dowiedziałeś się o nowego? No, o świecie to właściwie opowiadasz, a o sobie dowiedziałeś się czegoś nowego? No bo jesteś od ponad miesiąca, tak? W dramatycznie trudnych sytuacjach. No, na pewno tego, że człowiek jest w stanie dużo znieść. I czasem sam się zastanawiam, czy jak długo i gdzie są te granice. Ale patrząc na to, co spotyka innych, to uważam, że chyba granic nie ma. Naprawdę można je przesuwać chyba w nieskończoność. I chociaż to też ma, podejrzewam, swoje gdzieś jakieś złe strony. Właśnie te demony, które później wychodzą z szafy lub zza łóżka. I to, o czym kiedyś mówili mi niektórzy koledzy, którzy już mają te doświadczenia, które ja dzisiaj zdobywam, to bardzo dokładnie wiem, o czym mówili. Jakby odkrywam to na sobie. I tu chyba większość tych rzeczy to są takie niestety, ale negatywne. No z pozytywnych to na pewno inne spojrzenie na świat. Zupełnie na to, co się wcześniej robiło, o czym się myślało, że może przyjść chwila, w której dosłownie z godziny na godzinę traci się wszystko. I nikt chyba nie chciałby być w takiej sytuacji. Jak często twoje życie było zagrożone? Trzy sytuacje były takie, że zastanawiałem się bardzo szybko, czy to już jest ta chwila, kiedy jest to koniec. I to było tak, że naprawdę już myślałem, że to już jest koniec. Trochę szczęścia żołnierskiego, trochę może pomocy gdzieś tam z góry i powychodziliśmy z sytuacji, gdzie no, dynamicznie zmieniła się bardzo sytuacja i nie zdążyliśmy nawet do końca zareagować w dobry sposób na to, bo tak tutaj gdzieniegdzie to wygląda, że sytuacje się zmieniają, front się przesuwa bardzo dynamicznie. Cały czas trzeba być na tak zwanym oriencie i pilnować siebie, bo startowanie nawet drona na rozpoznaniu zawsze z miejsca, gdzie się jest, nie jest koniecznie dobrym rozwiązaniem, bo za chwilę w to miejsce mogą spaść pociski. Takie coś, o którym ktoś mógł nie pomyśleć, że o, tutaj trzeba zrobić rozpoznanie i nagle z jednego miejsca startuje dron, co za chwilę okazuje się błędem, no bo ktoś nie dopilnował, ten dron powinien startować zupełnie z innego miejsca, żeby po prostu nie zdradzić pozycji, bo nie tylko my tutaj działamy w sposób, że tak powiem, rozpoznania. Ktoś też rozpoznaje i próbuje przechytrzyć nasze działania. Czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć ludziom, którzy nas słuchają, którzy ciebie słuchają, o co ja nie zapytałem? Nie, no w większości to, że zawsze ludzie powinni patrzeć trochę szerszym spojrzeniem na rzeczy, które się tutaj dzieją. Myśleć o tym, że dobrze, że... No i właśnie to jest taka jakby... Źle to może zabrzmi, ale ja uważam, że dobrze, że ten poligon i to wszystko dzieje się tu, a nie u nas. I oby tak zostało. I żeby ludzie trochę inaczej na siebie spojrzeli, bo sytuacja się zawsze może zmienić. I może warto czasem być po prostu dobrym i w porządku człowiekiem.
Bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, ale przede wszystkim dziękuję ci za to, co robisz. Bo mam takie pełne przekonanie, że walczysz, ja siedzę tutaj w studio w telewizyjnym w Warszawie. Powiem ci, że to jest, rozmawiałem o tym z korespondentem wojennym, którego tu poznałem, Amerykaninem. I właśnie powiedział podobne słowa do ciebie, tylko każdy z nas ma swoją pracę. Mój przyjaciel, którego poznałem wcześniej, Polak, Ukrainiec, który robi mega robotę we Lwowie logistyczną, zna się na tym, robi tą robotę. Ja znam się na tym, co robię tutaj, a dzięki tobie i tym, co robisz ty, dajesz lepsze informacje, prawdziwsze innym ludziom, którzy to pooglądają i mogą zmienić nastawienie albo dowiedzą się prawdy. I to też jest bardzo ważna robota, którą robisz. Więc to nie jest tak, że zostajesz jakby bezrobotny przy tym, tylko dzięki tobie ta informacja idzie dalej. Więc to też jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Dzięki za to, co mówisz. To na pewno jest potrzebne, tylko ja za chwilę wyjdę stąd, wsiądę w samochód, pójdę na obiad do restauracji i pójdę poćwiczyć, a ty będziesz dalej ryzykował życie. Bardzo ci dziękuję za to. I trzymaj się. Dzięki bardzo. Wszystkiego do dobrego. Wróć bezpieczny i wygrajmy. Dzięki. Dziękuję bardzo. To wszystko dzisiaj.